Otwieram 33. sesję Rady Gminy Szydłowo, kolejną sesję, którą prowadzimy w trybie zdalnym. Serdecznie witam wszystkich Państwa radnych. Witam Pana Wójta Tobiasza Wiesiołka. Witam Panią Sekretarz Iwonę Mazur. Witam Panią Skarbnik, Panią Małgorzatę Kubiś. Dzień dobry, witam wszystkich pracowników Urzędu Gminy. Chciałabym na początek poprosić Państwa radnych o potwierdzenie swojej obecności w systemie. Bardzo proszę. Pan Paweł Kądziela, jeszcze czekamy na potwierdzenie obecności. Bardzo dziękuję. 3 osoby dzisiaj są nieobecne, w związku z tym myślę, że wszyscy potwierdzili obecność w systemie, ale jeszcze w celu sprawdzenia łączności i tego, że Państwo są z nami tutaj faktycznie. Bardzo bym prosiła, żebyście Państwo tutaj potwierdzili swoją obecność, zgłaszając się głosem i pokazując się w kamerce. Ja kolejno przeczytam według listy obecności. Pan Tomasz Biniek. Dzień dobry. Pan Piotr Zdroż. Dzień dobry. Pan Mieczysław Dubowy jest nieobecny. Dzień dobry, potwierdzam obecność. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Herman. Dzień dobry, potwierdzam. Dziękuję. Pan Paweł Kądziela. Dzień dobry, potwierdzam. Dziękuję. Elżbieta Kliber, obecna. Pani Weronika Kucharczyk nie jest dzisiaj z nami obecna. Dzień dobry, potwierdzam. Pani Iwona Kwaśniak. Dziękuję. Dzień dobry, potwierdzam obecność. Dziękuję. Pani Weronika Pan Sebastian Trzeciak zgłasza nieobecność. Pan Krzysztof Urbanowicz. Dzień dobry, potwierdzam obecność. Dziękuję bardzo. Pani Ewa Wnuk. Dzień dobry, potwierdzam obecność. Dziękuję. Pan Adam Olszewski. Dzień dobry, potwierdzam obecność. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że na ustawowy skład rady 15 radnych. Obecnych jest radnych 12. W związku z tym rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał drogą elektroniczną. Nie widziałam, żeby wpłynęły uwagi do tego protokołu. W związku z tym przechodzimy do głosowania. Dziękuję bardzo. Protokół został przyjęty jednogłośnie przy 12 głosach za. Porządek dzisiejszej sesji został Państwu przesłany drogą elektroniczną. Czy są jakieś uwagi do porządku obrad? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do jego realizacji. Mamy już dwa punkty zrealizowane, czyli punkt pierwszy, otwarcie sesji, stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. Punkt drugi, przyjęcie protokołu z 32 sesji Rady Gminy. Przechodzimy do punktu trzeciego, czyli prognozy finansowej Gminy Szydłowo na lata 2021-2032. Państwo radni zapoznają
zapoznali się z projektem tej uchwały. Została ona omówiona na Komisji Budżetu i Gospodarki. W związku z tym poproszę pana przewodniczącego komisji o przedstawienie opinii komisji w sprawie tego projektu. Pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Szydłowo na lata 2021-2032. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę chętnych, w związku z tym zamykam dyskusję i poproszę o głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie przy 12 głosach za. Przechodzimy do punktu 4. Jest to podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowo. Państwo otrzymali projekt tej uchwały. Zapoznali się z nim, omówili na posiedzeniu Komisji Budżetu i Gospodarki. W związku z tym poproszę pana przewodniczącego komisji o przedstawienie opinii komisji w sprawie tego projektu. Szanowni państwo, Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2021. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję i poproszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie przy 12 głosach za. Przechodzimy do punktu 5. Punkt 5 jest to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie. Chodzi o działkę ewidencyjną o numerze 100/1 o powierzchni 3508 m2. Poradni zapoznali się z projektem tej uchwały. Została ona omówiona na Komisji Budżetu i Gospodarki. W związku z tym poproszę pana przewodniczącego o przedstawienie opinii komisji w sprawie tego. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała projekt omówionej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję i poproszę o głosowanie. Bardzo stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie przy 12 głosach za. Proszę państwa, punkt 6. Jest to podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez gminę Szydłowo sieci wodociągowej. Jest to sieć położona na działkach o numerach 450 oraz 60. Jest to wybudowana sieć wodociągowa o długości 126 metrów wraz z hydrantem. Z projektem uchwały państwo radni mieli okazję się zapoznać. Został on omówiony na Komisji Budżetu i Gospodarki. W związku z tym poproszę pana przewodniczącego o przedstawienie opinii komisji w sprawie tego budżetu. Tej uchwały oczywiście proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, omawiana uchwała również pozytywnie została zaopiniowana przez Komisję Budżetu i Gospodarki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję i proszę o głosowanie. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie przy 12. Proszę państwa, punkt 7. Jest to podjęcie
gminy Szydłowo. Chodzi o działkę numer 63/11 o powierzchni 3501 m2 wraz z udziałem do jednej i drugiej części w prawie własności na 10 o powierzchni 732 m2. Państwo radni mieli możliwość zapoznania się z projektem tej uchwały. Został on omówiony na Komisji Budżetu i Gospodarki. W związku z tym poproszę pana przewodniczącego o przedstawienie opinii komisji w sprawie tego projektu. Projekt omawianej uchwały został również pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Gospodarki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę chętnych do dyskusji. W związku z tym poproszę o głosowanie. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie przy 12 głosach za. Proszę Państwa, punkt 8. Jest to podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez gminę Szydłowo sieci wodociągowej. Jest to sieć wodociągowa wybudowana przez gminę Szydłowo na działkach 210, 184, 206, 7. 110/4, 110/45, 118, 133/15, 133/11 w obrębie Szydłowo. Jest to sieć wodociągowa o długości 1297 metrów wraz z hydrantami. Państwo radni mieli możliwość zapoznania się z projektem uchwały. Został omówiony ten projekt na Komisji Budżetu i Gospodarki. W związku z tym poproszę pana przewodniczącego o przedstawienie opinii komisji w sprawie tego projektu. Szanowni Państwo, ten projekt uchwały został również pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Gospodarki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Wobec braku chętnych. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie przy 12 głosach za. Proszę Państwa, punkt 9. Jest to podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania polegające na usuwaniu wyrobów na terenie gminy Szydłowo. Wprowadzono w tej uchwale regulamin udzielania dotacji. Ta dotacja ma być udzielana na demontaż wyrobów zawierających azbest, na transport i koszt utylizacji azbestu sprowadzającego z pokryć dachowych. W regulaminie ustalono, że ta dotacja ma wynieść 70% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 2000 zł. Oczywiście, aby otrzymać taką dotację, należy wszelkich informacji udziela w tej sprawie referat ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa. Państwo radni zapoznali się z projektem tej uchwały. Omówili go na Komisji Budżetu i Gospodarki. Opinii komisji w sprawie tego projektu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedmiotowy projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Gospodarki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ten projekt był również omawiany na Komisji Oświaty i Spraw Społecznych. W związku z tym poproszę panią przewodniczącą o przedstawienie opinii Komisji Oświaty. Panie Przewodniczący, proszę
Szanowni Państwo, Komisja Oświaty i Spraw Społecznych przedmiotowy projekt opiniuje pozytywnie, jednogłośnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję i proszę o głosowanie. Projekt został przyjęty jednogłośnie przy 12 głosach za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 10. Punkt 10 jest to podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo, obręb Kotuń-Cyk, działki o numerach geodezyjnych 9, 10 na 1, 10 na 2, 13, 13 na 1, 14 na 4, 14 na 11, 14 na 14, 14 na 15, na 16, 15 na 2, na 3, na 4, na 5, działki 16, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 300. Projekt ten uchyla uchwałę numer 14/76/07 Rady Gminy Szydłowo z dnia 9 listopada 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. A to uchylenie wynika z faktu, że obszar objęty przystąpieniem do opracowania miejscowego planu obejmował działkę, gdzie grunty rolne klasy trzeciej B stanowią powyżej 3 hektarów i w związku z tym Wielkopolska Izba Rolnicza w Poznaniu oraz marszałek województwa Wielkopolski negatywnie zaopiniował właśnie takie wykorzystanie tych działek. W związku z tym zostało się uzasadnione uchylenie. Udziela jakiś podział działki, jest taki w skrzętuszu, podział działki w Franciszek Bartosiński. Przepraszam, panie wójcie. A nie, to nie. Państwo zapoznali się z projektem tej uchwały. Został on omówiony na Komisji Budżetu i Gospodarki. W związku z tym poproszę pana przewodniczącego o przedstawienie opinii komisji w sprawie tego projektu. Panie przewodniczący, szanowni państwo, Komisja Budżetu i Gospodarki omówiony projekt uchwały opinię pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję i proszę o głosowanie. Pani przewodnicząca, tam podniosłem rączkę w górę. Chciałbym zabrać głos. A to przepraszam, nie widziałam. A proszę się zgłaszać przez system. Proszę pani Piotrze. Dziękuję bardzo. Jeszcze dyskusja trwa. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Ja mam takie pytanie, bo tam jest dla tych działek. Jaki to ma być ten docelowy obszar i mniej więcej ile tam przewidujemy tych domków? I ale ta uchwała, którą my w tej chwili mamy głosować, dotyczy uchylenia tej uchwały, która uchwalała plan zagospodarowania przestrzennego na tych działkach. Bo tam jest te 3 hektary, które ma być wyłączone, jak pan czytał wcześniej, negatywna opinia była i marszałka i ze względu na bonitację tych gruntów, tak, które uchwalono ten plan przestrzennego zagospodarowania. Mhm. Tak? Ze względu na to, że klasy powyżej 4 i powyżej, no tutaj bez zgody mogło zostać przekształcone na cele budowlane. Natomiast tutaj te wypowiadające się w tej sprawie
czy zagospodarować grunty klas niższych niż trzecia. Tak? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym zamykam dyskusję i poproszę o głosowanie. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie przy 12 głosach za. Proszę Państwa, punkt 11. Jest to rozporządzenie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo na obszarze wsi Dolaszewo. Jest to uchylenie uchwały nr 15/66/99 Rady Gminy Szydłowo z dnia 4 listopada 1999 roku planu zagospodarowania. W związku z tym, że ta procedura została zakończona na powiadomieniu instytucji i organów właściwych i w międzyczasie zmieniły się przepisy prawa w tym zakresie, podjęcie takiej uchwały jest uzasadnione. Państwo radni się zapoznali z projektem tej uchwały. Została ona omówiona na Komisji Budżetu i Gospodarki. W związku z tym poproszę pana przewodniczącego komisji o przedstawienie opinii. Szanowni Państwo, omawiany projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Gospodarki. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję. I zamykam dyskusję. Proszę o głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie przy 12 głosach za. Przechodzimy do punktu 12. Jest to podjęcie uchwały w sprawie uchylenia planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo na obszarze wsi Jaraczewo dla terenu zabudowy usługowej z dopuszczeniem. Chodzi o uchylenie uchwały numer 15/67/99 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 4 listopada 1999 roku w sprawie ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo w obrębie obszarze wsi Jaraczewo dla terenu zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy. Projekt tej uchwały został Państwu przedstawiony i omówiony na Komisji Budżetu i Gospodarki. W związku z tym poproszę pana przewodniczącego o przedstawienie opinii komisji w sprawie tego projektu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Budżetu i Gospodarki również pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. I zamykam dyskusję. Bardzo proszę o głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie przy 12 głosach za. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania. Chodzi o uchylenie uchwały numer 66/37/2002 Rady Gminy Szydłowo z dnia 9 października 2002 roku.
Państwo radni się zapoznali z projektem tej uchwały. Został on omówiony na Komisji Budżetu i Gospodarki. W związku z tym poproszę pana przewodniczącego. Przewodnicząca Komisji Budżetu i Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt omawianej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję i proszę o głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie przy 12 głosach za. Przechodzimy do punktu 14. Jest to zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo na obszarze wsi Kremsko. I jest to również uchylenie uchwały 2000 Rady Gminy Szydłowo z dnia 19 kwietnia 2000 ogólnego zagospodarowania. Tutaj wszystkie te uchwały właśnie dotyczą takich spraw porządkowych i one wszystkie wynikają z tego, że te procedury zostały zakończone, nie wykonano tam kolejnych czynności, natomiast przepisy prawa się zmieniły i w związku z tym uchylenie takiej uchwały i to jest kolejna uchwała dotycząca uchylenia takiej uchwały dotyczącej przystąpienia do planu zagospodarowania przestrzennego. Państwo radni się zapoznali z projektem tej uchwały. Został on omówiony na komisji opinii komisji w sprawie tego projektu. Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała projekt omawianej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję i proszę o głosowanie. Dziękuję i również ta uchwała została. Kolejny punkt 15. Jest to podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu ogólnego zagara Łubianka na obszarze działki nr 5/92. Projekt dotyczy uchylenia uchwały nr 20/16/2000 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 marca 2000 z tej samej przyczyny, czyli zaniechanie procedowania tego planu, a przepisy prawa w międzyczasie uległy zmianie, w związku z tym wskazane jest uchylenie tej uchwały. Państwo radni zapoznali się z projektem tej uchwały z podatki, w związku z tym poproszę pana przewodniczącego o przedstawienie opinii komisji w sprawie tego projektu. Przewodnicząca, uważamy, projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję i proszę o głosowanie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie przy 12 głosach za. Przechodzimy do punktu 16. Jest to podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania Łubianka na obszarze działki nr 50/3. Chodzi o uchylenie uchwały nr 65/30 września 2002 roku.
uchylenie tej uchwały wynika z tej samej przyczyny, o której mówiłam wcześniej. Państwo radni mieli okazję zapoznać się z projektem omówionym na Komisji Budżetu i Gospodarki. W związku z tym poproszę pana przewodniczącego. Pani przewodnicząca, omawiany projekt uchwały pozytywnie został zaopiniowany przez Komisję Budżetu i Gospodarki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Proszę o głosowanie. Pan Krzysztof Urbanowicz. Panie Krzysztofie, czy jakieś problemy techniczne są? Pan Krzysztof Urbanowicz. Proszę Państwa, minuta przerwy techniczne. Ja zadzwonię, ale no, proszę włączyć przerwę, tak? Mikrofon, pani przewodnicząca. Halo, halo. Panie Krzysztofie, proszę o sygnał. Ja jestem za. Dobrze. Panie Darku, proszę. Bardzo dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie przy 12 głosach za. Przechodzimy do punktu 17. Jest to podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo. Na obszarze wsi. Chodzi o uchylenie uchwały numer 27/65/2000 z dnia 5 sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego, o którym mówiłam wcześniej. Projekt uchwały z
został Państwu radnym przedstawiony, został omówiony na Komisji Budżetu i Gospodarki. W związku z tym poproszę Pana Przewodniczącego o przedstawienie opinii Komisji w sprawie tego projektu. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała projekt omawianej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję i proszę o głosowanie. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 18. Jest to podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzegowego dla terenu zabudowy zagrodowej i elektrowni wodnej. Chodzi o uchylenie uchwały numer 61/16/2002 Rady Gminy Szydłowie z dnia 24 powodów, o których mówiłam wcześniej. Państwo radni zapoznali się z projektem tej uchwały. Został on omówiony na Komisji Budżetu i Gospodarki. W związku z tym Pan Przewodniczący ma głos. Proszę. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo, Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt omawianej uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję i proszę o głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie przy 12 głosach. Punkt 19. Jest to podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dolaszczewo. Chodzi o dzielę. Projekt dotyczy Rady Gminy Szydłowo z dnia 20 marca 2006. Państwo radni mogli zapoznać się z tym projektem. Został on omówiony na Komisji Budżetu i Gospodarki. W związku z tym poproszę Pana Przewodniczącego o przedstawienie opinii Komisji w sprawie. Szanowni Państwo, Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie opiniuje projekt omawianej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję i proszę o głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie przy 12 głosach za. Proszę Państwa, punkt 20. Jest to podjęcie uchwały w sprawie uchwały planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo, rejon wsi Szydłowo. Chodzi o uchylenie uchwały nr 5/7/03 Rady Gminy 3 roku. Jest to też ta sama przyczyna, o której mówiłam wcześniej. Państwo radni otrzymali projekt tej uchwały, mogli się z nią zapoznać. Został ten projekt omówiony na Komisji Budżetu i Gospodarki. W związku z tym poproszę Pana Przewodniczącego o przedstawienie opinii Komisji w sprawie tego projektu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Komisja Budżetu i Gospodarki również pozytywnie opiniuje projekt omawianej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję i proszę o głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie przy 12 głosach za.
Proszę Państwa, punkt 21 jest to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości. Chodzi o działkę o numerze 59 o powierzchni 4192 m2 na rzecz Centrum Powszechnienia Kultury w Szydłowie w celu uzyskania dofinansowania projektu ze środków programu operacyjnego Rybactwo i małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej pod nazwą Ekspansja zmysłów ogród rekreacyjny z elementami sensorycznymi Szydłowo 2022. Chodzi konkretnie o 80 m2 z tej działki, o której mówiłam wcześniej. Państwo radni zapoznali się z projektem tej uchwały. Przepraszam. Został ten projekt omówiony na Komisji Budżetu i Gospodarki. W związku z tym pan. Dziękuję pani przewodnicząca. Wysoka Rado, Komisja Budżetu i Gospodarki pozytywnie zaopiniowała projekt przedmiotowej uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję i proszę o głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie przy 12 głosach. 22. Jest to sprawozdanie z realizacji gminnego programu wspierania rodzin na rok 2000, omówione na Komisji Oświaty i Spraw Społecznych. Państwo radni zapoznali się z treścią tego sprawozdania. Z tym, że tutaj chciałam prosić panią kierownik GOPS, jeśli jest z nami. Tak, jestem. Dzień dobry Państwu. Dwa zdania na temat tego, co zawiera to sprawozdanie. Bardzo proszę, pani kierownik. Sprawozdanie zgodnie z uchwałą Rady Gminy, jak i też jak wynika z ustawy o wspieraniu rodzin pieczy zastępczej, musi być raz w roku takie sprawozdanie sporządzone i przedstawione Radzie Gminy. Sprawozdanie jest jak gdyby odzwierciedleniem wszystkich punktów i mierników tej uchwały programu gminnego, programu wspierania rodzin z naszej gminy. On został opracowany w ubiegłym roku, w 2020 roku, uchwalony 28 sierpnia i to jest typowe odzwierciedlenie. Jeśli chodzi o kwestie zrealizowanych celów, no, sprawozdanie pokazuje, no niestety są obszary, w których nie udało się pewnych kwestii zrobić, zrealizować, chociażby ze względu na to, że istnieje stan epidemii, aczkolwiek no, niektóre działania zostały zrealizowane. Z ważnych takich kwestii to jest kwestia dotycząca tego, że jednak sprawozdanie pokazuje, że na przykład brakuje w naszej gminie takich typowych zajęć, no ale realizowanych przez organizacje pozarządowe dla rodzin, dla dzieci z rodzin, które są zagrożone, dzieci, które rodzice mają problemy opiekuńczo-wychowawcze. Takich działań nie ma, zresztą no też nie ukrywam, że w tym roku również będą problemy z tego względu, że wszelkiego rodzaju kolonie, półkolonie, no to są jednak kwestie już ze względu na stan epidemii bardzo ograniczone do realizacji. Aktualnie, no w 2020 roku niestety troje dzieci zostało umieszczonych w pieczy zastępczej, aktualnie opłacamy pobyt 9 dzieci w pieczy zastępczej. Te dzieci były umieszczane w pieczy interwencyjnie, więc no, po prostu rodzice nieprawidłowo wywiązywali się ze swoich obowiązków opiekuńczo-wychowawczych. Asystent rodziny w 2020 roku objął swoją wsparciem 19 rodzin. Z częścią rodzin praca została zakończona. I w dalszym ciągu, no jednak troszeczkę jest tego oporu, jeśli chodzi o współpracę asystenta, ze względu też na stan epidemii, też są te możliwości ograniczone. Niektóre rodziny
no wręcz mówią wprost, że jest epidemia, to jak wpuszczać asystenta do domu. Więc tutaj z takich ważniejszych, no mieliście Państwo możliwość zapoznania się dokładnie z cyframi, z liczbami, jakie tutaj mieliśmy, więc to z mojej strony tyle. Nie wiem, co byście Państwo dodatkowo byście chcieli, to jestem do dyspozycji. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie widzę chętnych do zabrania głosu, w związku z tym zamykam dyskusję i przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to punkt 23. Informacja z działalności wójta gminy w okresie międzysesyjnym. Bardzo proszę, pan wójt ma głos. Tak, czy pan już mnie słyszy? Bardzo proszę. Informacja z działalności międzysesyjnej od 24 marca do 26 kwietnia. 24 i 25 marca wziął udział w konferencji oświatowej. 26 marca rozpoczął się bardzo trudny czas w urzędzie oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, bo praktycznie od tego dnia codziennie przez najbliższe kilka dni otrzymywaliśmy informacje o kolejnych potwierdzonych wynikach testów na COVID-19. W związku z tym podjąłem trudną decyzję o wysłaniu zdecydowanie większej części załogi na pracę zdalną oraz w następnym etapie na pracę rotacyjną w systemie mieszanym rotacyjno-zdalnym w zależności od stanowiska i referatu i ilości właśnie zarażeń w poszczególnych referatach. Taki stan utrzymał się praktycznie do 2019, do 2023 już było zdecydowane polepszenie, ale wciąż jeszcze część pracowników nie wróciła. Co prawda my już wróciliśmy z obsługą mieszkańców przy okienku, jednak to niektóre referaty właściwie przez ten okres zostały całkowicie włączone z pracy. No, przyczyną takich działań i tej decyzji była rozwojem tej zarazy w urzędzie. Natomiast skutkiem, jaki właśnie ta decyzja przynosi, są dosyć spore zaległości, które się namnoży na wielu stanowiskach, którym właśnie ta sytuacja zdecydowanie zwolniła tempo realizacji tegorocznych założeń oraz pracy jest już w pracy zdrowa jednak jest jeszcze część, która przechodzi tą rekonwalescencję związaną z chorobą, dlatego tym wszystkim osobom życzę szybkiego powrotu do zdrowia oraz powrocie. 29 marca odbyło się spotkanie z przedstawicielami Sołectwa Pokrzywica w celu omówienia tematów związanych ze zbiornikiem wodnym. 7 kwietnia odbyły się konsultacje z przedstawicielami branży turystycznej o specjalizacji kajakowej. Były to konsultacje zorganizowane w terenie w sprawie realizacji parku kajakowego Krębsko. Omówiliśmy propozycje zagospodarowania tego terenu oraz przedstawione zostały sugestie przedstawicieli branży. Dzień później, 8 kwietnia, taka terenowa, na której wykonane zostały pewne manewry busami z przyczepami kajakowymi. 8 kwietnia odbyłem udział w webinarium dotyczącym elektronicznego systemu obiegu dokumentów. 9 kwietnia ogłosiliśmy konsultacje społeczne w zakresie działań dotyczących utworzenia oświetlonych przejść dla pieszych oraz zapewniających bezpieczeństwo na drogach gminy Szydłowo. Na konsultacje można było powiedzieć się poprzez naszą mapę potrzeb na ogłoszone wyniki tych konsultacji. 11 kwietnia odbyły się kolejne konsultacje. Od wielu lat słyszalne są głosy mieszkańców Sołectwa Nowa Zawada o potrzebie
urządzenia przestrzeni publicznej. Głosem słuchał się pan Mariusz Słowicki z Nowego Holding, przekazując gminę działkę o numerze 554 o powierzchni 2777 metrów. Na wrześniowym zebraniu w zeszłym roku mieszkańcy zdecydowali o przeznaczeniu Funduszu Sołeckiego na zagospodarowanie tej działki na utworzenie placu zabaw, jednak w związku z pojawieniem się protestu części mieszkańców Nowa Zawada, którzy sądzą o wyrażenie woli mieszkańców do tego, czy akceptują takie rozwiązanie, ta opinia będzie miała duży wpływ na podjęcie ostatecznej decyzji. Niedługo zostaną przekazane Państwu wyniki tych konsultacji, także jest to kolejna inwestycja, którą protestowują mieszkańcy, chociażby po tym ekscesie ze ścieżką w Kotulniu, ale trzeba zaznaczyć, że jest to inwestycja jak najbardziej prospołeczna. 15 kwietnia odbyło się spotkanie z prezesem spółki Gda, na którym mówiliśmy zasady współpracy do czasu reorganizacji gminnego systemu organizacyjnego. Prezes wyraził wstępnie taką wolę, żeby dać tą ewentualną współpracę prowadzić i niebawem zostaną nam zaprezentowane ewentualne nowe warunki, jakie musiałyby być spełnione, żeby tego organie szkoleniowym dotyczącym programu standardu obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego. Podczas tego wirtualnego spotkania mówiliśmy o potencjału oraz stany samorządu w zakresie szeroko rozumianej program będzie zakończony przyznaniem, jeżeli go przejdziemy, oczywiście samorządowi odpowiednich certyfikatów. 16 kwietnia odbyło się spotkanie właśnie w sprawie tego drugiego tematu, o którym przed chwilą powiedziałem, czyli ścieżki rowerowej w Kotulniu. Przekazał on na tym spotkaniu dobrą wiadomość o dofinansowaniu kwoty 750 tysięcy przy całej kwocie 1 080 000 złotych, także widzimy, że kolosalne pieniądze. Nasz wniosek został najwyżej oceniony ze wszystkich wniosków złożonych, co również mnie cieszy. Tutaj razem z marszałkiem, niestety chwilę przed uprawomocnieniem się decyzji o pozwoleniu na budowę dostaliśmy informację o ponownym odwołaniu się od decyzji przez osobę będącą stroną i mieszkającą w sołectwie Kotulń, czyli to historia zatoczyła koło. Razem z marszałkiem zaapelowaliśmy do tej osoby o wycofanie odwołania, ponieważ był jeszcze na to czas. W innym wypadku inwestycja ta jest niezwykle zagrożona i prawdopodobna, choć jeszcze nie wszystkie, jakby to powiedzieć, rozwiązania zostały całkowicie zaprzepaszczone. Obecnie pozwolenie na budowę jest u wojewody, istnieje możliwość utrzymania tej decyzji przez wydanie przez starostwo, właśnie przez wojewodę wielkopolskiego. Za czym też lobujemy i liczymy na to, że tak się stanie. Istnieje, należy by było dodać, że żeby dojść do w ogóle do tego etapu, przy tym zadaniu pracowało bardzo dużo moich współpracowników, w ogóle urzędników, aż z ponad 500 podpisów pod wnioskiem ścieżkę. No i teraz jedna osoba może zniweczyć całe plany i trud włożony w tę inwestycję. No w tym miejscu bardzo dziękuję na pewno wszystkim współpracownikom z urzędu gminy, którzy do końca, z którymi właściwie do końca będę walczył o to, żeby ta inwestycja się powiodła. Dziękuję tutaj również Urzędowi Marszałkowskiemu za to dofinansowanie, panu staroście pozwolenie na budowę oraz dyrektorowi Wód Polskich, panu Tomaszowi.
uznałoby za sprawne procedowanie procedury wodnoprawnej. No jeżeli uda się przeprowadzić tę inwestycję, na pewno wszyscy będziemy mogli ogłosić wspólny sukces. 17 kwietnia na gminnej stronie odbyła się pierwsza w historii relacja na żywo meczu Iskry Szydłowo, która podejmowała od Olanów. Mecz zakończył się zwycięstwem naszej drużyny. No miejmy nadzieję, że te relacje na stałe się kolejne konsultacje z przedstawicielami branży turystycznej. Odbyło się głosowanie właśnie przedstawicieli branży, w którym kierunku ten park kajakowy zagospodarować, jak będzie miało wyglądać właśnie plac utwarcia tego miejsca. 21 kwietnia było się spotkanie z prawie organizacji tegorocznych drużynek, organizacji Święta Plonów. Główną gwiazdą sceniczną, jaką planujemy ściągnąć, jest artysta disco Polo Zenek. Właściwie umowę już mamy od niego przysłaną. Wydarzenie zaplanowane jest w Szydłowie, dlatego trzymajmy wszyscy kciuki za zdjęcie tych obostrzeń covidowych i możliwość zorganizowania tego festynu Święta Plonów. 21 kwietnia odbyło się spotkanie z komendantem powiatowym PSP oraz komendantem gminy OSP. Omówiliśmy na nim kwestie związane sprzętowe jednostek oraz do kwestii dobrej współpracy między samorządami a duchami strażakami, organizacjami pozarządowymi, kontynuując realizację naszych zobowiązań wyborczych. Przyznaliśmy środki dla naszych regionów, stowarzyszenia wykonają w sumie aż 13 zadań na łączną kwotę 94 tysięcy złotych. Przy naszym dofinansowaniu w kwocie niemal 40 tysięcy złotych. Tutaj chylę czoła przed wszystkimi społecznikami zrealizować. Już trochę nie mogę się ich doczekać, no bo nie tylko wy, ale również ja jestem głównym tych wydarzeń społecznych i tych imprez integracyjnych. Także miejmy nadzieję, że wszystko będzie można spokojnie przez to lato. 22 kwietnia na terenie pierwszej regionalnej bazy logistycznej składu naszego odbyły się ćwiczenia właśnie WSP, Służby Ochrony Obiektu, OSP ze Szydłowa oraz Policji. Przeprowadzone cel doskonalenia współdziałania naszych jednostek. Tutaj serdecznie dziękuję komendorowi Hugonowi Witucie za zaproszenie i za zaangażowanie naszych druków strażaków z OSP. Na pewno takie wspólne działania przyniosą wiele korzystnych doświadczeń. 22 kwietnia z okazji obchodzonego Dnia Ziemi zawiesiłem przed budynkiem Urzędu Gminy Szydłowo budkę dla ptaków. No i w dodatkowy sposób zmotywowałem nasze sołectwa do tego, żeby zaangażowały się w apel, jaki wystosowaliśmy dotyczący odzew na te działania. No i w nagrodę do sołectw, które zorganizują, bądź już zorganizowały właśnie akcję sprzątania, trafią pozostałe budki lęgowe, które zostały wyprodukowane przez warsztaty terapii zajęciowej w Leżenicy, przekazane w ramach dobrej współpracy dla samorządu. Ciężule może być zrealizowane. 26 kwietnia nas samorząd odwiedził pan poseł Marcin Porzucek. Wizytowaliśmy miejsca inwestycyjne, na które przyznano nam 800 tysięcy dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji. Wydamy na 3 zadania, czyli budowa mostu w Kłodzie 860 tysięcy, nakładka w Kłodzie 100 tysięcy, no i pozostała kwota ponad 500 000 na budowę drogi w Pokrzywnicy. Taki jest wstępny poziom tych środków. Zobaczymy, jak to wyjdzie finalnie. 26 i 27. Tu warto powiedzieć o
fajnym osiągnięciu naszego, jednego z naszych absolwentów 21 kwietnia na Wydziału Geografii Miast Uniwersytetu Łódzkiego ogłosił wyniki finału etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Turystyce w zawodach, w których wziął udział ponad 200 uczniów ze szkół średnich z całej Polski. Na etap centralny dostała się najlepsza 30 w tym etapie gimnazjum zespołu szkolenia Władysława Reymonta w Starej Lubiance zajął trzecie miejsce. Jest to bardzo dobry wynik. Wielkie gratulacje dla pana Damiana. Cieszymy się, że to właśnie o tym mówić. Tutaj, jeżeli chodzi o pracę merytoryczną, z takich ciekawszych rzeczy można powiedzieć, że pracę merytoryczną referatów, że do USC wróciły śluby i w tym okresie udzieliliśmy na terenie gminy. Doszło do 28 zdarzeń, w których jednostki OSP musiały interweniować. Nadaliśmy 10 nowych numerów porządkowych dla budynków mieszkalnych. W zakresie zarządzania kryzysowego tutaj wciąż trwa akcja dowożenia osób niepełnosprawnych i potrzebujących na szczepienie. W dalszym ciągu uruchomiona jest infolinia do zgłaszania potrzeb w zakresie informacji, dlatego proszę udostępniać te informacje, przekazywać je swoim. To jest 789-201-647 w zakresie teraz referatu finansowego. Obecny stan zadłużenia gminy to 8 700 000 zł. W zakresie referatu Funduszy Zewnętrznej Społeczeństwa Obywatelskiego przed chwilą mówiłem, w zakresie społeczeństwa obywatelskiego tutaj na bieżąco aktualizowana jest zakładka na stronie gminy Szydłowo pod zakładce dla mieszkańca i organizacje pozarządowe. Tutaj wszystkim społecznikom i liderom społecznym zachęcam do tego, żeby odwiedzali na bieżąco tą zakładkę. Monitorujemy sytuację związaną z dofinansowaniami właśnie dla NGO-sów. Wrzucamy tam te informacje. Tam możecie sobie, przepraszam, o jakie granty możecie się ubiegać. Dodatkowo możecie tutaj zadzwonić do współpracownika pani Marzeny Pilarczyk, która jest waszym takim opiekunem i z nią ten grant ewentualnie przygotować. W zakresie inwestycji zamówień publicznych podpisane umowy z postępowaniem Kambut Przedsiębiorstwo Budowlane w zakresie dostawy kruszywa drogowego 127 000 zł. ZPH Ustol Janusz Utkowski budowa 1 000 zł. No i usługi sprzętem drogowym Paweł Gruber, profilowanie dróg gminnych 165 000 zł. W zakresie tutaj współpracy z stowarzyszeniami również podpisaliśmy właśnie pierwotnie wszystkie kluby otrzymały dofinansowania, łączna kwota ponad 240 000 zł. Tu warto również powiedzieć o wydanych właśnie sołeckich strategiach rozwoju, które w Szydłowie właśnie te dokumenty wpłynęły do poszczególnych sołectw. Jeżeli chodzi o Fundusz Sołecki, tutaj z takich większych zadań właśnie zakupiliśmy siłownię zewnętrzną na teren przy Świetlicy za 8 000 zł oraz zakupiliśmy ubrania z Laport NXT Gold, czyli najnowszy wzór ubrań strażackich za kwotę 15 490
tym, że dokonaliśmy analizy samogospodarki odpadami komunalnymi za rok 2020 oraz sporządziliśmy dwie umowy na emisję filmów animowanych, proedukacyjnych, proekologicznych i trwają prace nad przygotowaniem dokumentu strategicznego, czyli Gminnego Programu Ochrony Środowiska na lata 2028 roku. Jeżeli chodzi o referat organizacyjny gospodarczy, w tym czasie, mimo tego, że na mniejszych obrotach pracowaliśmy, liczba pism przychodzących w tym miesiącu wcale nie zmalała, bo jest to 1598, czyli lekko powyżej średniej. Co prawda jest trochę mniej pism wysłanych, bo tylko 792, ale odbyły się dwa nabory do spraw urbanistyki, architektury i do spraw gospodarki nieruchomościami. Co prawda oba są nieskuteczne, jednak na stanowisko do spraw urbanistyki i architektury udało się pozyskać architekta innej jednostki samorządowej. Bardzo się cieszę, że ten nabór będzie obsadzony tak silną osobą, osobowością tylko jeszcze musimy tylko trochę poczekać, żeby on wrócił. Wróciliśmy również listwa w związku z przejściem na zwolnienie lekarskie na naszego pracownika długotrwałe. Jeżeli znają Państwo jakąś osobę, która jest pasjonatem właśnie ochrony środowiska, ma pojęcie o ochronie środowiska, ekologii, o biologii, przyłaszali się do nas na rozmowy, składali odpowiednie dokumentacje. Jeżeli chodzi o referat gospodarki przestrzennej, ogłosiliśmy 5 kolejnych przetargów na sprzedaż nieruchomości. Sprzedaże są jak na tą chwilę nieskuteczne. Wnioski wszczęliśmy również 10 kolejnych postępowań w sprawie naliczenia opłaty abstrakcyjnej. I tu warto powiedzieć o małym sukcesie związanym z zamianą nieruchomości. Udało się doprowadzić praktycznie w miejscowości Tarnowo wymiana nieruchomości przy naszej scenie, przy świetlicy na nieruchomość gminną, która jest właśnie kawałek dalej. Dzięki temu rozszerzamy obszar, na którym będzie przestrzeni publicznej, na której będzie można przeprowadzać właśnie takie wydarzenia, święto ryby czy wody, czy większe koncerty, bo tego 3000 metrów zostaje ta przestrzeń powiększona. Bardzo się cieszę z tego przedsięwzięcia, bo będziemy mogli teraz organizować w jeszcze większej skali nasze pomysły. W zakresie o udziale cukru w ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Narodowe Centrum Kultury. Akcja miała pokazać solidarność z demokratyczną opozycją na Białorusi. Polegała ona na oflagowaniu, oświetleniu w barwach Białorusi obiektów kultury. Cukru był oklejony biało-czerwono-białymi kolorami. Gratuluję tej inicjatywy. No i warto też powiedzieć o tym, że został grany następny odcinek programu W drodze z kulturą w programie Porady kulinarne Beatą Kolasą oraz wywiad z Matyldą Wielodą, naszą młodą, utalentowaną wokalistką. W zakresie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tutaj wydaliśmy świadczenie wychowawcze w kwietniu w kwocie na rok 875 tysięcy złotych. Świadczenie rodziny 200 się ma właściwie, znamy wyniki
w trudnych, no, w tych trudnych czasach nauki zdalnych, na pewno uczniom, jak i nauczycielom, jak i całym środowisku szkolnym jest trudniej przystąpić do takich egzaminów. No, zobaczymy, jakie będą wyniki. Trzymam kciuki, żeby wyniki już ogólne były lepsze. Odbyła się również rekrutacja w naszych szkołach. Czekamy tutaj na wyniki przeprowadzonej rekrutacji. Z mojej strony to wszystko. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania do mnie w zakresie, jeżeli Szanowna ma jakieś pytania właśnie w zakresie tej informacji międzysesyjnej, jestem dostępny w punkcie wolne wnioski i pytania. Także oddaję głos pani przewodniczącej. Proszę Państwa, do... Do punktu 24. Jest to informacja przewodniczącego Rady o działaniach. Informacja w okresie pandemii jest krótka zwykle. Ta informacja dotyczy okresu od 27 lutego, w związku z tym, że nie była na poprzedniej sesji obecna. Marca brałam udział w posiedzeniu komisji rewizyjnej poświęconej między innymi wnioskowi o wyłączenie działki ewidencyjnej nr 442 w obrębie Dąbrowa. Wniosek ten po konsultacjach prawnych został ostatecznie uznany za petycję. Komisja zajmowała się także między innymi jakością funkcjonowania szoków w Szydłowie. 19 marca wspólnie z panem wójtem uczestniczyliśmy w ceremonii pogrzebowej byłego wicestarosty pilskiego radnego pana Bielskiego. 23 marca uczestniczyłam w zdalnej Komisji Oświaty i Spraw Społecznych. 24 marca, 31 kwietnia w spotkaniu organizacyjnym dotyczącym dożynek. 26 kwietnia brałam udział w zdalnej Komisji Oświaty i Spraw Społecznych. 27 kwietnia w komisji omawianym wpłynęły dwie petycje. Jedna wspomniana wcześniej petycja w sprawie wyłączenia działki nr 442 z Parku Przyrodniczo-Krajobrazowego oraz petycja tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego. Petycji znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szydłowo. Na tym kończy się moja informacja. Wolne wnioski, bardzo proszę. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Dziękuję panie przewodniczący. Ja mam dwa pytania do pana wójta. Pierwsze pytanie, bo niedobrze zrozumiałem, jakieś takie zakłócenia. Rozumiem, że już petenci mogą się zgłaszać do urzędu gminy. Gmina jest otwarta, także wszystkie sprawy możemy załatwić. A drugie pytanie, czy coś wiadomo jest w sprawie tej ścieżki rowerowo-pieszej w Nowej Lubiance? Dziękuję bardzo. Ja przepraszam, jeszcze zanim oddam panu wójtowi głos, to miałabym taką prośbę techniczną. Omawialiśmy się, że państwo jednak spróbują te kamerki włączyć i będziemy się widzieć w momencie, kiedy państwo zabierają głos, tak? Bardzo proszę. Tak, tak. Jeżeli chodzi o obsługę mieszkańców, jest wyznaczony punkt obsługi mieszkańców, który jest zlokalizowany na dole. Jeszcze do urzędu nasi mieszkańcy i interesanci nie mogą wejść, czyli w biurach jeszcze nie ma obsługi. Chociaż też do tego się przymierzamy, przygotowujemy się właściwie do tego. Na ten moment będzie zamówione.
zamówiony, zamówiona aplikacja polegająca na rejestrowaniu się przez mieszkańców w wirtualnym kalendarzu, czyli w celu uniknięcia jakiegoś masowego nadejścia mieszkańców po otworzeniu całkowicie drzwi do urzędu, no ten mieszkaniec będzie musiał zarejestrować się przez internet, przez po prostu przez kalendarz dedykowany temu zajściu, bądź że telefonicznie bezpośrednio u pracownika merytorycznego. Dzięki temu unikniemy dublowania wizyt, czyli kilka osób przebywających w jednym pomieszczeniu, w jednym gabinecie naraz. A na tą chwilę obsługa jest przy stanowisku punktu obsługi klienta na dole przy drzwiach głównych. A jeżeli chodzi o ścieżkę, mowa Bianka, no to był przedstawiciel u nas Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Omówiliśmy ten etap pracy, jaki mamy obecnie, kiedy był ze 4 tygodnie temu, czy ze 3. No to musiał się zapytać, czy Gordeta został już wyłoniony, który miał nanieść na swoje prace geodezyjne na to przedsięwzięcie, żeby przejść do finalizacji projektowania. Będę musiał po prostu uzupełnić tę informację, czy ten detal już jest wyłoniony. Dziękuję bardzo. Panie Piotrze, wystarczająca jest odpowiedź? Dziękuję bardzo. Tak, to jest sprawa tak już bardziej szczegółowa, to będę kontaktował się z wójtem. Dziękuję. Bardzo proszę, pan Tomasz Biniek. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja chciałem jeszcze nawiązać do informacji pana wójta odnośnie tego projektu budowy ścieżki. Może pytanie, czy generalnie wiemy, jak długo trzeba czekać na ewentualną decyzję wojewody na tak, czy dane. A druga część to może nie pytanie, tylko takie już stwierdzenie. Bardzo serdecznie dziękuję pracownikom Urzędu na czele z wójtem, pracownikom Starostwa na czele ze Starostwem Marzokowskiemu i panu Błyskowskiemu za tą fajną informację, gdzie udało się utrzymać już 50 tysięcy na realizację tego celu budowy odcinka. Ten sprzeciw to nie jest głos lub społeczeństwa, Starostwa Kultury, to jest tak naprawdę sprzeciw jednej jednostki, jednej osoby, jednego dowództwa. Zaznaczę, to jeszcze świadomy i celowy sprzeciw, bo jak ktoś w ostatnim dniu, kiedy decyzja ma się uprawomocnić, nie ma żadnej zakładu konkretnej merytorycznej informacji, jest po prostu sprzeciwem dla sprzeciwu, po czym nie biorę telefonów, nie można się z taką osobą skontaktować, nie można się do niej w jakikolwiek sposób dostać przez kilka dni po tym, jak taki sprzeciw wpłynął, to dla społeczeństwa jest to niewytłumaczalne, w którym kierunku po prostu idziemy. Co taka osoba po prostu w głowie czym się kieruje i co tak naprawdę chce osiągnąć, kładąc kłody pod pracę naprawdę ogromnej ilości osób, tak jak nawet z kilku urzędów. Że decyzja wojewody będzie korzystna dla nas wszystkich, nie zaprzepaści po prostu ogromu czasu i pracy, jaki w ten projekt został włożony. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Może powiem, czy...
To proszę bardzo. Tu padło pytanie, jak długo do tego nie ma właściwie udogorowanego, jak długo wojewoda może odpowiedzieć. No, ja mam nadzieję, że uda się to robić jak najszybciej, no bo my musimy zdążyć jeszcze ewentualnie. Oczywiście, jeżeli będzie taka decyzja do utrzymania tego pozwolenia na budowę, no bo wojewoda też działa na przepisach prawa i zapewne w tej sytuacji również tak będzie robił. No jeżeli będzie miał podstawę do tego, żeby utrzymać, to zapewne utrzyma, no bo wiemy, jaka jest sytuacja społeczna. No, mam nadzieję, że wojewoda, zresztą wojewoda ma świadomość tego, że tutaj czas też dużo rolę gra i no myślę, że sprawa będzie w miarę priorytetowo potraktowana. No bo my musimy później mieć czas na podpisanie umowy, no i jeszcze na zbudowanie tej ścieżki. A to też kolejne miesiące. No ale nic, ja cały czas wierzę, że się uda i dopóki jest problem nadziei, to będziemy walczyć o to, żeby się udało, no bo tu jesteśmy powołani, żeby walczyć no, o dobro dla naszych mieszkańców. A jeżeli chodzi o pytanie przewodniczącego Piotra, no to udało mi się w międzyczasie informacje pozyskać. Geodeta jest już wypełniona, także prace geodezyjne bądź już trwają, bo za chwilę się rozpoczną. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy, zamykam 33. sesję Rady Gminy Szydłowo. Bardzo Państwu dziękuję, życzę dużo zdrowia.